Jest opowiedzieć 20 lat, prawda? Bo trzeba by opowiadać w sposób bardzo esencjonalny. Ale rzeczywiście mam wrażenie, jakby teraz coś takiego jest, jakbym tutaj cały czas był, mimo że ja tutaj przyjeżdżam z grupą, z różnymi grupami, tylko raz do roku, prawda? Dokładnie w Wielkanoc, co jest dla mnie takim życiowym, jakimś swoistym fenomenem. Szkodra, luty 2009. Od miesiąca już pada. Boże, zlituj się. Boże, kolejne wyprawy też mają swoją temperaturę, mają swoją dynamikę, że coś się dzieje takiego niebanalnego i to prowadziło nas do takich konkluzji, żeby z tego nie rezygnować, prawda? Bo przecież nie było planu, żeby tutaj tak długo spędzać. Był raczej pomysł, żeby być raz, dwa, trzy razy. W pierwszej naszej wyprawie kolędniczej zajmowaliśmy się tematem konferencji w Kopenhadze poświęconej redukcji emisji CO2. Potem zajmowaliśmy w czasie zapustów ochroną alej warmińskich, a tutaj zaproponowaliśmy temat wody w aspekcie ekologicznym. Tutaj się zadomowiliśmy z tą naszą praktyką. Z czasem ona się obudowała i przyjęła nawet postać szkoły teatralnej, no powiedzmy alternatywnej szkoły teatralnej. Ona się nazywa Inna Szkoła Teatralna. Sprzedajemy jedyne świeże wody płodowe tej oto zdrowej pani za jedyne 20 zł. Proszę, zaczynamy licytację. Słuchajcie, słuchajcie, biorę. 20. 20 z tyłu padło. 22. 35. 37.